Mnie tylko razi te uśmiechy, jak mówi pan przewodniczący, bo bardzo ładnie mi tu powiedział pan profesor Guzon, który uczył w szkole średniej, 18-letni uczeń, który by się tak zachowywał na sesji, na lekcji, zostałby przez profesora wyrzucony za drzwi. Na pytania, które zadawał panu Drozek, bo interpelacje i pytania co komentarza, będę teraz prosiła pracowników, żeby ściśle odpowiadali na te problemy, o które je poproszę. Bardzo proszę, pan Krupnik, ścieżki rowerowe. Ogłoszony jest przetarg na wyrównanie toru, byłego toru kolejowego w stronę Czartaka na długości około 2 km i tam będzie planowana i wykonana w tym roku początek ścieżki rowerowej. Co w przyszłości z nowym finansowaniem? W nowym finansowaniu to będzie bazą, powiedzmy sobie, do uzbrojenia jakieś dodatkowe elementy przy Ośrodku Kultury na Zbywaczówce planowana jest realizacja drugiego etapu tego, który przewiduje między innymi w cudzysłowie zajezdnię rowerową, wypożyczalnię rowerów, no i dalej w stronę praktycznie przepisy ruchu drogowego pozwalają tam, gdzie jest prędkość ograniczona co najmniej do 70 km, jeździć po chodnikach, więc do Czartaka w tym roku będzie można jeździć na rowerze. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, są informacje wiadome, uchwalaliśmy budżet, te kwoty tam są przecież uwzględnione. I naszą ideą to nie jest tylko budowanie ścieżki rowerowej, dlatego że w przyszłym roku będzie napełniona woda w jeziorze Muchackim. Ścieżki rowerowe mogą powstawać tam, gdzie to tylko będzie możliwe, ale to jest jedna ze ścieżek, która już jest w tym roku. Jeżeli chodzi o pytanie o eko, jest to pytanie obraźliwe, nieznajomość tematu. Wszystko o eko było mówione na sesji nadzwyczajnej. Jeżeli chodzi o umowy, bardzo proszę panią Makuch, czy znany jest już termin, kiedy te umowy będą udostępnione? W związku z tym, że realizujemy taki program w połączeniu, aplikacja będzie razem umowy i razem z zamówieniami publicznymi, firma, która zajmuje się tym serwis, troszeczkę nam opóźnia. Także przepraszamy bardzo, myślę, że od 1 lipca to będzie już zrealizowane. I proszę państwa, jeżeli chcecie coś zapytać, proszę pytać. Nasz urząd jest jawny, niczego się nie boimy. Proszę słowami pana Odrozka się nie przejmować, mieć własny rozum i o wszystko pytać. Jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami, no nie jest to pytanie. Pan Odrozek po prostu nie wie, co ja robię, czy się spotykam z mieszkańcami, czy się nie spotykam. Zapewniam, że się spotykam. Efekt referendum to jest też tego wynik. Jeżeli chodzi o sygnalizację świetną, jeżeli ma pan, panie inżynierze Krupnik, ostatnią odpowiedź z generalnej dyrekcji, proszę ją przeczytać. Jeżeli nie, proszę ją przesłać panu Odrozkowi. Już przeczytam może, żeby wszyscy wiedzieli w jaki sposób. Więc w nawiązaniu do wizji lokalnej ze stycznia tego roku i zgodnie dokonano analizy zasadności sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulicy Wałysa. I zgodnie z takim rozporządzeniem ministra infrastruktury, które określa szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczenia na drogach, są określone pewne kryteria. I te kryteria do analizy to jest natężenie ruchu pojazdów, obciążenie ruchem pieszym, widoczność na skrzyżowaniu oraz zdarzenia drogowe w okresie ostatnich 12 miesięcy. Oceny cząstkowe dla tego skrzyżowania wyglądają następująco. Natężenie ruchu pojazdów 13 punktów, obciążenie ruchem pieszym 0, widoczność na skrzyżowaniu 0, zdarzenia drogowe 0. Kryterium łączne oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetnej wynosiło 13 punktów. Według dziennika urzędowego tam zarządzającego punktacja wartości mniejszej niż 50 punktów analizowane czynniki nie wskazuje na potrzeby zastosowania sygnalizacji świetnej. Bardzo dziękuję. Czy jest pan Różek? Czy jest już dokładne rozliczenie rewitalizacji? Czy pani skarbnik wie? Przeczytam.
Powiem, że to już jest wszystko na ukończeniu. To znaczy trwają jeszcze prace, te, które wynikają z kontroli. Odnosząc się tutaj do słów pana radnego Drozga, ja nie podawałam żadnej daty, mówiłam tylko o tym, że po zakończeniu tych prac kontrolnych, które trwają. Ale proszę państwa, prace są na ukończeniu. Zakwestionowano nam chyba 0,01%. Jest to kilka tysięcy złotych. Też o to chcemy to wyjaśnić z Urzędem Marszałkowskim i naprawdę na dniach będzie to wszystko rozliczone. Jeżeli tylko będzie, to przekażemy panu tą informację. Jeżeli chodzi o obsługę prawną, to w naszym urzędzie obsługę prawną wygrała firma adwokatów Kołcon Kurowski i ona się zajmuje obsługą prawną naszego urzędu. W tym roku nie korzystaliśmy z pomocy firm zewnętrznych. Korzystaliśmy w latach ubiegłych. Mieliśmy taki proces, ktoś chciał wyłudzić od gminy, nie będę tutaj mówiła szczegółów, około 140 tysięcy złotych. Sprawa była dosyć poważna, byłby to duży uszczerbek dla gminy. Musiała to prowadzić specjalna kancelaria prawna. Wygrała to w naszym imieniu i o tego typu sprawach mówiłam, jeżeli wymieniałam, że być może do poszczególnych spraw będzie potrzeba dodatkową kancelarię czy dodatkowego prawnika wynająć, fachowca w danej dziedzinie. Nie wiem, jakiego staruszka pan tutaj cytuje. Powiem państwu tylko, bo dasz syn jest tutaj o tym mówić. Jeżeli chodzi o tą sprawę, o którą myślę, nie jest to żaden staruszek, jest to długoletni grabarz, który na rozprawach sądowych mówił, że ćwiczy kulturystykę. Oskarżała go prokuratura, nie ja, także żaden prawnik z urzędu nie był w to zamieszany. Proszę nie mówić, jak ja mówię, proszę zachować minimum kultury. Gdyby ten pan przy pierwszych czynnościach policyjnych zreflektował się, nie dał się namówić przez pewne osoby do tego, aby które mu mówiły, że ten proces ma wygrany, nie musiałby ponosić kosztów, nie byłoby rozpraw ani jednej, ani rozprawy teraz drugiej odwoławczej. Wszystko to niestety przegrał, zaufał, ponosi tego konsekwencje. Jeżeli chodzi o ten cytat z gazety, no to tak jak wielokrotnie już to mówiłam, dziennikarze, jeżeli to ta sama pani pisała, bo autora pan nie wymienił, z Gazety Krakowskiej, nie relacjonują, tylko wyrażają swoją opinię, miała takie prawo. Ale wy państwo wszyscy wiecie przecież, o co chodzi. Mówiliśmy to przy absolutorium, bo część środków z tamtego roku na ten cel nie była wykorzystana. Czekaliśmy na ogłoszenie dokładniejszych założeń na wykorzystanie środków 2014-2020. W tej chwili już wiemy, że będziemy mogli skorzystać ze środków z tak zwanej rewitalizacji. Chodzi o obiekt właśnie tej telekomunikacji i on będzie wykorzystywany na obsługę ruchu turystycznego. Jest to pojęcie bardzo szerokie. Między innymi będzie tam przeniesiona informacja turystyczna, dlatego że nasza informacja turystyczna ma za mało pomieszczeń, potrzeba więcej stanowisk komputerowych, więcej stanowisk do rezerwacji. Będą się znajdowały toalety, będą się tam znajdowały pomieszczenia do przechowywania bagażu. Będzie tam się znajdowało miejsce, w którym będzie można odpocząć, zjeść coś, napić się kawy czy herbaty. Jeżeli się uda, to na najwyższym piętrze będzie taras widokowy i na pewno będzie to oddane w komercję. I rzecz, która jest bardzo taka futurystyczna, ale dosyć ładna, tylko zobaczymy, jak to w tych naszych koncepcjach już wyjdzie, czy to jest możliwe. Będzie połączenie tego obiektu poprzez ulicę Wojtyłk bezpośrednio z ulicą Kościelną przy Muzeum Miejskim i Muzeum Papieskim nad tym ogrodem, który tam się znajduje. Będzie to kompleks, który będzie służył wszystkim turystom i pielgrzymom, którzy będą odwiedzali Wadowice. Potrzebne jest takie miejsce, brakuje wielu podstawowych funkcji dla turystów w centrum miasta i po to, żeśmy zresztą ten obiekt od telekomunikacji kupili. Jeszcze raz powtarzam, musimy zrobić koncepcję. Jeżeli nasz projekt zostanie zakwalifikowany, będziemy robić
projekt i będzie to finansowane z pieniędzy 2014-2020. Oczywiście jakiś wkład własny być powinien i w dziale, który się nazywa rewitalizacja. Także ja dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pytania pani Stanisławy Wodyńskiej, właśnie powinnam to powiedzieć przy szpitalu, bo oprócz tego, że my jako samorząd, właśnie jest ta dotacja celowa 750 tysięcy złotych w tym roku, to no, państwo to pewnie wiecie, to niewiele do rozwoju. Nie wie pani, Stasia to pyta i słyszała od pani Królikowej nie bardzo do końca, jak to jest tą drogą. Chcemy wybudować drogę od ulicy Fatimskiej do szpitala. Po pierwsze, żeby było drugie połączenie ze szpitalem, bo w tej chwili wyjazd do szpitala jest tylko jeden i to jest dosyć tam trudne i uważam, że wprowadza zamieszanie dla samochodów, które nie korzystają z usług medycznych. Jeżeli się uda, to powinno być połączenie z ulicą Karmelicką poprzez drogę techniczną, która teraz jest wykorzystywana do budowy pawilonu E. I powinna być to droga publiczna, nie wewnętrzna, tylko droga publiczna. W tej chwili jesteśmy na etapie wykupywania gruntów między ulicą Fatimską a szpitalem i rozmowami z zarządem powiatu, no bo częściowo przy szpitalu ta droga przechodzi po terenach, które są terenami Skarbu Państwa. Także na pewno cała ta droga nie powstanie szybko, ale no myślę, że w najbliższej kadencji będzie.